Cześć moi drodzy, jestem teraz na ulicy, takie powietrze, słonko. Zdecydowałam, że nagram takie wideo, żeby opowiedzieć wam trochę, jak ja szukałam siebie i w ogóle dlaczego to wszystko działa. Powiem tak, że moja droga do siebie była bardzo kręta, bardzo smutne dzieciństwo, dużo miałam do przepracowywania i zawsze miałam jedno pytanko: na czym polega ta moja misja? Co mam zrobić dobrego dla ludzi? I to pytanie nie dawało mi spokoju. Ja robiłam to, co mi się nie podoba, naprawdę. I jeden moment zdecydowałam, że zrobię taki bezpłatny, właśnie taki jakby maraton, że każdego dnia będę dawać pytanie, ludzie będą pisać od ręki. Ja już tysięcy razy o tym mówiłam i po ukraińsku, i po rosyjsku, i po polsku jeszcze. Ale ja powiem, że to był taki dar mi, w ogóle odkrycie swego talentu i pokazanie ludziom, że jeżeli ja zmogłam znaleźć siebie, ja piszę od 14 lat dziennik i ja mam ten kontakt przez pisanie ze swoją duszą. Ale ja nie mogłam zrozumieć, jaki mój dar, jaka moja misja. Ja czułam, że ja coś chcę robić, a nie wiedziałam, czy co. I taka konsultacja z poszukiwania siebie zmieniła moje życie. Ale kochani, można i samemu zrozumieć, czego ty chcesz przez właśnie taką intensywę. Ale na czym to wszystko polega? Na regularności i na pisaniu od ręki. Każdego dnia dostajecie pytania i piszecie. Już ludzie w końcu tygodnia mówią: Olu, ja już wiem, czego ja chcę, ale ja chcę do ciebie, żeby ty potwierdziłaś, czy to naprawdę tak jest. I ta kobieta, która przyszła do mnie, ona teraz redaguje moje teksty, bo ona była tam księgową, a została redaktorem tekstów. I to przez to, że poszła na taką intensywę. Ale nie wierzyła. Nie wierzyła, że to można tak zrobić. Ja daję wam możliwość tam pierwsze, tam bezpłatne 3 dni skorzystać, zrozumieć, pisać, ale dalej to będzie całkiem inne pytanie i całkiem to, co pomogło mi i w ogóle pomaga zrozumieć, czego ja chcę. I to naprawdę działa. Naprawdę. Bez żadnych słów, bez żadnych nie wiem czego. Ono po prostu działa, bo ja już mam setki opinii. Ja myślę, że moją szczerość i to, co ja robię, nie zauważyć po prostu nie da się. Bo jestem sobą. Ja mogę wyłączyć kamerę i być dalej sobie, iść po tym polu. Ja jestem dalej sobą. Ja nie specjalnie nie robię makijażu, nie staję przy ładnej ściance i nie mówię wam: słuchajcie, jestem tam kimś. Nie. Ja jestem człowiekiem, który szukał sam siebie. I wyleczył ten swój ból i ma na to sposób. I teraz pomaga ludziom zrozumieć, czego ja chcę, na czym polega moje powołanie. I to działa, bo wy nigdy, nigdy sami nie zadacie sobie takich pytań i nie zmusicie swój umysł zrobić to tak regularnie i tak, jak to ma być. A ja mogę was doprowadzić do siebie. Dlatego mam taką misję: być przewodnikiem do siebie, do głębi swojego serca. Ja robię to, co mogę. Ja mogę bezpłatnie, daję maratony tygodniowe, piszę teksty, nagrywam filmiki, żeby ludzie wiedzieli, że nie wszyscy oszukują, że nie wszyscy kłamią, że są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc, bo pomogli sobie. Ja jestem realnym człowiekiem. Ja już od 5 lat mieszkam w Polsce. W Polsce się obudziłam. Byłam bardzo uzależniona od zdania matki. Słuchałam w dzieciństwie nie bardzo dobre rzeczy o sobie, chociaż na to nie zasługiwałam, ale jestem wdzięczna, bo gdyby nie to, ja nie byłabym teraz na tym miejscu, nie zachowałabym w sobie, w sercu tego dobra, bo może bym była jakaś chętna na pieniądze czy skąpa, ale to mi pokazało, że dobroć jest w moim sercu, że pieniądze to tylko narzędzie, a nie sens tego życia, że wszystko ty się gonisz cały dzień, całe życie za tymi pieniędzmi. A dlatego ludzie nie mają tych pieniędzy, tak chcą, bo nie odkrywają swoich talentów, bo nie robią to, co im wychodzi bardzo łatwo, bo uciekają od siebie tylko po to. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć już. Bardzo kocham przyrodę, jestem po prostu całością tej przyrody, ona daje mi energię. Ja myślałam, marzyłam, że ja będę po prostu sobie tak chodzić i coś opowiadać ludziom. Będę mówić o tym, co mam w tym swoim sercu. I teraz to robię. I po rosyjsku, i po ukraińsku, i po polsku robię takie maratony. Robię takie maratony i prowadzę ludzi do siebie. To nie jest drogo jakoś. To
Достępна квота для każdego. Я даю вам спробувати перший тиждень, але то буде таке пробування того писання, відповіді, шукання в собі. Але цілком та метода є інша, вона буде в платній частині. Бо там моя душа, там моє все. Хто буде хотів підтвердити власне те, що він зрозуміє вже в кінці, коли він навчиться розмовляти за собою, коли через якийсь час, по двох тижнях, умисел перестане так бронити, бальчить і вийде на перший план душа, він сам зрозуміє, чого він хоче. Тільки то не діло так же за один раз. То потребує часу, щоб навчитися. То є сама метода кохані. І то мені дано було з кури, щоб то переказувати людям. Власне, відкривати їх укриті таленти, бо я єстем до того, так повіми, спеціалістом, чи просто чоловіком, який то мав в собі. Я шукав своїх талентів. Я пишу вірші, пишу книжки, нагривам фільміки, укладам фервожі пісенки, просто іде і то лечить землі. Поконавам тен свій страх, линк. Бо дуже хотівам познати тому свою місію. Але то теж зв'язане з чистостю нашого тіла. Бо я дуже була страшним м'ясожерцем, сводичі ядлом, бо заїдала емоції, заїдала депресія. От того, що не дає світу то, що хоче, що хоче мовити, щоб мене слухало. Я почувам на інших і заздрощувам, але дітко, уродження дітка чомжа отворила така енергія, просто пішла, отворила ве мені ті таланти. Я не розумію, що ще діє, допіру зараз я собі укладам в те пузлі все і патрю на свою прошлость, на то дитинство смутне і патрю чоловіку, яка ти була шпіонця. То була ж ти просто була жундзона всім, і ти сама винна в тим, бо ти дозволяла собою жондити. Ти така була нещасна і ніц не мала, бо не розуміла, скому то все ще біже. Але коли ти розумієш все в своїй голові, коли ти все укладаєш як пузля, ти розумієш, о що ході, ти розумієш себе. Але люди не розуміють, що все тут, якщо ти тут звінкшиш свій позір мислення, будеш бачити шеже і побачиш то, чого вчасні не бачив. Dlaczego nikt mi nie powiedział? Dlaczego mnie nie powiedział? Bo nie byłam jeszcze gotowa. Gdyby jej powiedział ktoś, nie traktowałabym jego słów na poważnie. Tak jak ja teraz patrzę na śpiących ludzi, ja widzę ich talenty, ja widzę, jakie mogą mieć życie. Tylko żeby obudzili się, żeby nie chodzili jak roboty. Do tej pracy każdego dnia i robili to, co im się nie podoba, z taką twarzą smutną. Bo to zabiera energię, to niszczy nas, to nas zabija. I człowiek żyje, nie ma te pieniądze, jakby wszystko jest w porządku i niby jest bogaty, ale nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia, bo nie robi to, co mówi jego dusza, nie idzie za swoją duszą. Stracił ten kontakt. Zgubił się w tych wszystkich bodźcach, w tych wszystkich pokuszeniach. Nie widzi, że kim on jest. Co on może dać temu światu przepięknemu? Nie rozumie nic. Bo jeszcze nie jest gotów. Ale ja, kochani, mam nadzieję, że coraz więcej obudzonych, szczęśliwych ludzi będzie tutaj. I będą widzieć, jakie piękno jest przed nami. Żeby nie chować tego nigdzie. Ja daję światu swój talent. Ja teraz mówię do was. Mówię szczerze, od głębi swego serca. I ten, kto ma takie samo serce, to ten zobaczy, że ja nie mam masek. Ja nie mam masek, bo ja się zmęczyłam tą sztucznością. Już mam tego dość. Ja jestem sobą, taka jaka jestem. Jestem prawdziwa, taka jaka byłam od dzieciństwa, ale to zamykałam w sobie, bo nie traktowali na mnie na poważnie, bo nie rozumiałam, że to ja jestem normalna. Oni po prostu śpią i na swoim poziomie oni nie rozumieją, o czym ja mówię. Bo tak jest. Dlatego ja w dzieciństwie bardzo kochałam wieś, przyrodę. Poczułam, że życie, Bóg jest w naszym sercu. On zawsze z nami rozmawia. On mówi do nas, weź parasol, bo będzie deszcz. A my ciągle pędzimy umysł mówić, idź, bo się spieszysz, bo nie zdążysz na swój autobus. My cały czas myślimy, jak zarobić pieniądze, a ich można stworzyć. Po prostu, jeśli znaleźć swój talent,
wolny. Jeżeli ty zaczniesz zastanawiać się, kim jesteś, co masz zrobić, ty patrzysz po stronach i widzisz, że nikt sobie nie zadaje takich pytań. I ty myślisz, że to jest normalne. Nie, jestem ja, która mówi, że to nie jest normalne. Że chociaż ja jedna, ale ja mogę coś zmienić, bo mnie posłucha inny człowiek, drugi, trzeci. I on usłyszy siebie, on zobaczy, że tak, na tym coś jest. Ona mówi prawdę, bo ja ciągle o tym myślę. Ale wszyscy milczą i ja milczę. Ja duszę to w sobie. Po co ja to duszę? To jest krzyk mojej duszy. To, co chcę powiedzieć tutaj, dusza. Powiedzieć prawdę. Nie bać się być sobą. Otworzyć się na świat. Pokazać, że wszystko jest możliwe. Wszystko w naszej głowie. I odpowiedzi tutaj są. Nie tam gdzieś. Tu. Zapytaj siebie. Jaką masz misję? Co daje ci radość, szczęście? Oczywiście od razu dać odpowiedź na takie pytanie trudno, bo nasz umysł tak mocno nami rządził przez lata. Ale wszystko jest możliwe. Wszystko. Ja teraz mówię, a tutaj chodzą ludzie i patrzą, że ja tak krzyczę. Ale ja nawet nie zauważałam ich. Bo na tyle chcę być sobą. Nie ukrywać niczego. Po prostu być sobą. I niech mówią, co chcą. Moi odbiorcy mnie znajdą. Wiem. Kto będzie chciał uczestniczyć w takim maratonie, żeby znaleźć swoje przeznaczenie, to było takie zwrócenie się, żeby widzieliście, kim jestem, co ja robię i co chcę dawać światu. A wybór zawsze zależy do nas. I od naszego wyboru zależy nasze życie. Czy będziecie dalej wątpić? Czy będziecie dalej żyć tak, jak żyliście? Czy będziecie chcieli znaleźć swój talent? I nic się strasznego nie będzie dziać. Po prostu będziecie znać, w jakim kierunku macie iść. I życie będzie miało sens. Prawdziwy sens i szczęście, którego tak szukaliście.